Ja mam? Tak. Dobra. Tradycyjnie zawsze tak było. Tradycyjnie zawsze ze mną zacząć, dobra. To ja bym chciał Was powitać na pierwszym wykładzie Linux Academy w tym semestrze. Będzie on właśnie prowadzony przez Piotra Skorupę z ASI. Będzie opowiadał on, jak złożyć pracę dyplomową w Techu. No i w sumie miło mi Was widzieć znowu. Mam nadzieję, że kolejne wykłady również Was zainteresują. Także już nie bez zbędnego przedłużania proszę. Dziękuję kolega Michał za wprowadzenie. Chciałbym Wam powiedzieć co nieco o LaTeXu. I plan dzisiejszej prezentacji wygląda następująco. Będzie krótkie wprowadzenie do tematu. Dlaczego LaTeX? Dlaczego akurat używać LaTeXa, a nie jakiegoś innego procesora tekstu typu Word? Potem pokażę przykładowy kod i wsparcie dla wyrażeń matematycznych i potem przejdziemy do prezentacji na żywo. No, ten wstęp będzie trwał w miarę krótko. Chciałbym się skupić bardziej właśnie na pokazaniu tworzenia takiej pracy bądź artykułu naukowego właśnie na żywo w dedykowanym edytorze. Dlaczego LaTeX? LaTeX generalnie jest nakładką do Techa z jego Lamporta. W gruncie rzeczy jest zbiorem makr do Techa. Tech jest generalnie systemem składu tekstu, a LaTeX buduje dodatkową funkcjonalność na Techa. I LaTeX powstał 30 lat temu dokładnie, w 1985, co jest w sumie rzeczą dobrą i złą jednocześnie. Ponieważ no, 30 lat to jest bardzo dużo czasu na rozwój oprogramowania, ale z drugiej strony to oprogramowanie też jest trochę stare i grzebanie we wnętrznościach takiego programu staje się coraz bardziej uciążliwe. Ale póki co LaTeX ciągnie bardzo dobrze, jest bardzo popularny w środowiskach akademickich. Więc na razie obaw o to, że LaTeX może być już w pewnym sensie przestarzały, na razie nie ma. Są pewne kontynuacje. Doczekaliśmy się na przykład LuaTeXa, który rozszerza LaTeXa o wbudowany interpreter Lua, albo ZTeXa, który ma wbudowaną obsługę UTF-8. Co nie jest wielkim problemem, co zresztą pokażę, ale to oprogramowanie dalej się rozwija. I właśnie w porównaniu do zwykłych, normalnych, wysiwigowych edytorów tekstu, tak zwanych what you see is what you get, czyli pisząc tekst, widzimy ten sformatowany tekst na ekranie i jest to efekt końcowy, to w LaTeXu piszemy pewnego rodzaju kod w języku znaczników, w którym definiujemy strukturę tekstu, styl, odniesienia, cytowania, bibliografię i różne inne elementy, jak grafikę, kolory. To wszystko można bardzo łatwo zainstalować w postaci pakietów TechLive albo MikTech na Windowsie bądź na Linuxie, jak kto woli. MikTech akurat jest dedykowanym pakietem do Windowsa. I te pakiety generalnie zarządzają to programowanie zarządza pakietami z różnymi funkcjonalnościami i generują pliki PDF jednocześnie z naszego kodu. Także to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Po prostu instalujemy taki pakiet, jak takie oprogramowanie jak MikTeX i możemy od razu zacząć pisać LaTeXowy kod, sobie go skompilować. Dodatkowo MikTeX automatycznie instaluje potrzebne techowe pakiety. No właśnie jest popularny i czasami wręcz wymagany w środowiskach akademickich. Nie wiem, czy ktoś na sali jest z PPT-u. Słyszałem, że jest wymagany LaTeX u was.
a przynajmniej był może kiedyś. Dowiedziałem się, że na matematycznym mają wszyscy obowiązkowo składać pracę. No właśnie. Tutaj kolega mówił, że na matematyce, na PP-cie, na wydziale podstawowych. Co? Teraz jest matematyka, to jest. A tak, to jest teraz wydział matematyki. No to oni tam mają obowiązkowo latecha. No. No, na PP-cie też jest obowiązkowo. To można by się spierać o to, czy to jest dobre, czy nie, bo w sumie dużo ludzi nie uczy się takich narzędzi, jeśli ktoś ich nie przekona albo wręcz nie zmusi do tego. A okazuje się, że LaTeX jest bardzo przydatny i nawet całkiem wygodny. No, kontynuując temat właśnie różnic między typowymi procesorami tekstu typu Word albo Adobe InDesign a LaTeXem, LaTeX pozwala na wyraźny rozdział formatu od treści. W sensie, tworząc dokument w Wordzie, no, nie wiemy, czy ta kropka na końcu zdania jest napisana, czy jest pogrubiona, czy jest kursywą na przykład. Te informacje o stylu użytym w tekście są w pewnym sensie ukryte przed nami. A w LaTeXu mamy pełną kontrolę nad stylowaniem tego tekstu, nad strukturą tego tekstu, ponieważ no, mamy kod w tym tekście, który edytujemy, który jest podstawą do złożenia całego dokumentu. Dlaczego w ogóle zacząłem korzystać z LaTeXa? Myślę, że ten obrazek mówi dosyć sporo na temat moich problemów, które miałem na przykład przy pisaniu sprawozdań na uczelni. Word robi dużo rzeczy, ale czasami nie tak, jakbyśmy chcieli. I ceną wygody w dosyć wygodnym na przykład przenoszeniu obrazków albo wykresów różnych elementów, które dosyć często pojawiały się w sprawozdaniach, jest to, że ta struktura tekstu potrafiła się bardzo szybko rozsypać i musiałem to sprzątać ręcznie. Jest dosyć sporo różnic między takim oprogramowaniem Microsoft Word i LaTeXem. Przede wszystkim Word jest płatny, ale każdy go ma w gruncie rzeczy, ponieważ my na przykład na Politechnice mamy pakiet Office za darmo z Microsoftowego DreamSparka. Czy już nie mamy? Co? Nie, znaczy nie z DreamSparka, tylko ten Office 365 jest chyba oddzielnie teraz, prawda? A wcześniej też był. No, ale wiadomo, nawet jeśli ludzie nie mają dostępu do licencji, to z jakiegoś powodu znajduje się na ich komputerze. Nie wiem dlaczego, ale domyślam się. Z kolei LaTeX jest darmowy, jednocześnie jest oprogramowaniem open source'owym, co jest dobrą rzeczą, ponieważ ludzie tworzą dodatkowe pakiety do różnych funkcjonalności, do LaTeXa, na przykład do grafiki. Widziałem ostatnio pakiety na przykład do wzorów chemicznych, do diagramów Feynmana nawet. To jest dosyć ciekawe, ponieważ ludzie rozwijają to oprogramowanie, dodając własny kod i rozszerzając je o nowe to oprogramowanie o nowe możliwości. Z kolei Microsoft Word jest dosyć intuicyjny. W sensie, no, bardzo łatwo jest każdemu wyklikać coś w Wordzie, ale za zaawansowane funkcjonalności, no, musimy przejść przez morze opcji w menu, żeby znaleźć to, czego akurat potrzebujemy. Także to jest
kwestia sporna, ale za to jesteśmy w stanie napisać bardzo szybko krótką formę literacką. Akurat zauważyłem, że tak do 15 stron, do 10-15 stron opłaca się używać Worda, jeśli chcemy napisać szybko jakąś pracę. Ale powyżej tego, dla dłuższych form literackich już bardziej się opłaca wykorzystywać soft taki jak LaTeX ze względu na różne funkcjonalności typu cytowania właśnie, odniesienia, automatyczne budowanie spisu treści, co w Wordzie też w sumie jest, ale działa to tak sobie. Jest korekcja pisowni. To jest dosyć ważne. Edytory w LaTeXu nie wiem, czy któryś oferuje. TexWorks chyba nie oferuje, ale nie wiem jak... Niektórych możesz wczytać słownik, a dowolny edycji. Tak, no, do niektórych można wczytać słownik, ale to też nie jest super satysfakcjonujące rozwiązanie. Word ma korekcję pisowni, ma też nawet korekcję gramatyki, ale trzeba się przyzwyczaić do tego, że będzie wszystko poprawiał w formie osobowej, co będzie doprowadzało was do białej gorączki. Bo na przykład pracę dyplomową piszemy w formie bezosobowej. No, robi wszystko, co tak za cenę zdrowia psychicznego. Możemy sobie zmienić ręcznie kerning i odstępy między słowami, tak żeby wszystko wyglądało ładnie i precyzyjnie, no ale wiąże się to z niemałym nakładem pracy. LaTeX jest ładny od razu po instalacji. No, jest oprogramowaniem, które składa bardzo dobrej jakości tekst. Od razu po zainstalowaniu na przykład MikTeXa na Windowsie możemy zacząć pisać i wyjdą nam fajne rzeczy, no ale wymaga właśnie wcześniejszej wiedzy programistycznej. Trzeba mniej więcej wiedzieć, jak ten kod napisać, znać parę komend, którymi będziemy określać strukturę tekstu na przykład. Także no, wasze mamy, wasze babcie raczej nie będą z tego korzystać, ponieważ to jest. Trzeba poświęcić troszkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić. Jest bardzo dobre wsparcie równań, co w Microsoft Equation jest po prostu bolesne. I wyklikiwanie podobnych wzorów po 10 razy, na przykład pisząc, tak jak ja miałem okazję, przepisując zadania z podstaw teleinformatyki. No to nie jest przyjemne. Proste wersjonowanie. To jest właśnie ciekawy temat. Ja do niego wrócę, powiem o tym więcej w następnym slajdzie, ponieważ plików docx nie da się wersjonować. Jest to technicznie niemożliwe. To jest bardziej uwaga dla programistów, którzy używają softu do kontroli wersji typu Git, SVN, Perforce, cokolwiek. LaTeX da się bardzo łatwo wersjonować, ponieważ to jest po prostu zwykły kod, linijka po linijce, czystego tekstu, ale w docx-ie dzieją się rzeczy dosyć dziwne. Zaraz o tym powiem. No i łatwe automatyczne generowanie kodu. No to właśnie jest związane z tym, że LaTeX jest kodem w plaintekście i możemy generować za pomocą na przykład przez nas napisanego programu elementy tego tekstu, na przykład tabelki z danych, robić różne dziwne rzeczy. Ja wam pokażę jedną rzecz teraz, którą jak wygenerowaliśmy część projektu na jeden kurs właśnie z czystych danych w YAML-u. Te dane były pobierane przez program i generowały tabelki w TeXu, które zawierały te dane. Efekt końcowy wyglądał
generalnie następująco. I zaoszczędziło to dosyć sporo czasu, ponieważ robienie tego ręcznie zajmuje trochę dużo czasu. Tego jest dobre 20 stron. A też można podzielić się tym kodem i nasi koledzy mogą zrobić plik YAML na przykład ze swoimi własnymi danymi i będą mogli sami dla siebie wygenerować też takie tabelki. Także to jest dosyć wygodne z punktu widzenia programistycznego. I powrócę teraz do tego prostego wersjonowania, a mianowicie co się znajduje w pliku docx. Plik docx jest archiwum zip, które posiada kupę XML-i, które wyglądają w następujący sposób, ponieważ żeby zaoszczędzić miejsce na dysku, te parę bajtów nie mają znaków nowych linii i ten cały kod XML jest w jednej linijce. Także jeśli spróbujemy wsadzić docx-a do systemu kontroli wersji i poczynimy w nim jakieś zmiany, to oprócz tego, że ten XML zmieni się nie do poznania, to łączenie zmian jest niemożliwe. Więc po prostu nie róbcie tego. Trzeba to najpierw rozpakować, nie? Nie wiem czasem, czy... Nie, git tego nie ogarnie chyba. Nie ma szans. Git tego nie ogarnie. To trzeba było najpierw rozpakować i dopiero wsadzić, a potem to... Nieważne. Można używać takich narzędzi jak Google Docs albo inne tego typu cloudowe apki, gdzie można pisać w jednym dokumencie. Kilka osób naraz może pisać w jednym dokumencie. Google Docs ma te same problemy co inne wysiwygowe edytory. Aczkolwiek było coś takiego jak Write LaTeX, teraz to się nazywa Overleaf, który pozwala na wspólne pisanie dokumentów LaTeXowych. Ja z tego osobiście nie korzystałem, ale wiem, że coś takiego istnieje i możecie spróbować. To jest bodajże za darmochę nawet. Pokażę wam teraz przykładowy kod, jak dla odmiany wygląda kod w LaTeXu. Powiem sobie parę rzeczy o jego strukturze. Co musi się w nim znaleźć, żebyśmy napisali to przysłowiowe Hello World. Zacznijmy od tego, że to, co jest po procentach, to są komentarze i one nie biorą udziału w składaniu tekstu, tylko możemy sobie napisać w nich nasze notatki bądź wyjaśnienia do jakiegoś kodu. Przede wszystkim musimy zacząć od... Zacznijmy od tego, że komendy w LaTeXu zaczynają się od backslashy. Po tym backslashy następuje nazwa komendy i argumenty w nawiasach. Nawiasy kwadratowe oznaczają argumenty opcjonalne, natomiast w nawiasach klamrowych są argumenty obowiązkowe, zwykłe. I żeby w ogóle zacząć pisać dokument, musimy skorzystać z komendy document class, gdzie określamy klasę dokumentu, od której zależy wygląd tego dokumentu, pewne domyślne... LaTeX wtedy czyni pewne założenia co do tego tekstu. Artykuł na przykład to jest klasa dokumentu do pisania krótkich artykułów, krótkich form. Report to jest troszkę dłuższa forma do na przykład właśnie prac dyplomowych, krótkich książek. Book to już jest taka dwustronna forma książki z rozdziałami,
zostawianiem pustych stron, tak dalej. Co? A, dobra. Właśnie, jak macie jakieś pytania, to zadajcie je od razu. Wolę, żeby wyjaśniać wasze wątpliwości na bieżąco, niż żeby ze wszystkim czekać pod koniec. To nie będzie miało sensu. Także mógłbyś powtórzyć pytanie? Czy jak mamy wzór matematyczny, to nie trzeba użyć dolarów takich pomiędzy? Tak, są to dolary. Można użyć dolarów. To jest generalnie składnia, która jest w techu. Out of the box, że tak powiem. Ale to co tutaj jest, te nawiasy, te komendy nawiasowe i kwadratowe nawiasy są z tego pakietu MathTools i trochę ułatwiają sprawę, ponieważ no, te zwykłe nawiasy to jest po prostu taki zwykły inline'owy wzór, a nawiasy kwadratowe robią w sumie to samo co display math, czyli biorą wzór i centrują go generalnie na stronie, on jest trochę większy, żeby generalnie miał swoją własną przestrzeń w dokumencie. To wygląda generalnie w ten sposób. Ten wzór na objętość jest inline'owym wzorem w tekście. Natomiast ten poniższy wzór jest, powiedzmy, jest osobno, ma osobną przestrzeń w tekście. Swoją drogą ten wzór można na przykład numerować, można się do niego potem odwoływać, ale to zaraz wszystko wytłumaczę. Mogę mieć pytanie? Jasne. A co z polskimi znakami? Tutaj akurat nie ma pakietu do polskich znaków. Żeby użyć polskich znaków, trzeba dodać pakiet input NC z opcjonalnym argumentem UTF-8. Żeby można było wpisywać znaki UTF-8 i do tego jeszcze trzeba użyć pakietu polski, który będzie tłumaczył na przykład wszystkie nazwy typu rozdziały, sekcje i tak dalej na język polski, podpisy i tak dalej. Dokładnie to wygląda w ten sposób. I powinniśmy mieć obsługę już. Powinniśmy mieć dokument po polsku i mieć obsługę UTF-8 do polskich znaków nam potrzebną. Także powrócę jeszcze do tego kodu. Właśnie tą komendą use package możemy dodawać pakiety techowe, które dają nam dodatkowe komendy i dodatkowe funkcje do użycia w dokumencie. Niżej mamy title, author i date. Title określamy tytuł dokumentu, artykułu. W author piszemy autorów, prawda? A w date piszemy datę. Datę stworzenia tego dokumentu. Można wyciągnąć tą datę jakoś z systemu, czy trzeba tak ją dopisać? Można. Jeśli w ogóle nie użyjesz date, automatycznie weźmie dzisiejszą datę. Co? Datę kompilacji. Tak, no datę kompilacji, tak. Także date nie jest potrzebny, ale jeśli chcemy określić datę na sztywno, to możemy użyć tej komendy. Mamy tutaj begin document i end document. Begin i end są komendami, które określają tak zwane
Environment. Jak to będzie po polsku? Środowisko. Środowisko, czyli blok kodu. W bardzo dużym skrócie, w którym możemy korzystać z dodatkowych komend i dodatkowej składni. Tutaj korzystamy właśnie ze środowiska document, w którym jest, z którym znajduje się ciało tekstu i musimy go użyć. To, co się znajduje przed begin document, akurat nazywamy bodajże preambułą dokumentu. No nie musicie tego pamiętać, ale jak będziecie szukać czegoś na przykład na techowym Stack Exchange, to nie zdziwcie się, że tak ludzie mogą nazywać tą część dokumentu. I w tym środowisku document możemy użyć na przykład make title, który stworzy nam właśnie tą stronę tytułową z tytułem, z autorami, z datą. Po czym piszemy po prostu zawartość tego dokumentu, tekst. W LaTeX-u jest tak, że kiedy piszemy tekst i oddzielamy go jednym enterem, to wszystko liczy się jako jeden paragraf. Żeby oddzielić tekst na dwa paragrafy, musimy zostawić pustą linię pomiędzy. I można zauważyć, że właśnie piszemy treść dokumentu, to jest drugie zdanie, to trzecie zdanie, to jest jeden paragraf, potem zaczynamy kolejny paragraf. Gdybyśmy nie zostawili tego miejsca, no to po prostu byłby to jeden duży paragraf. I w ten sposób możemy kontrolować strukturę tych paragrafów. No i poniżej właśnie jest przykładowy, są przykładowe wzory matematyczne, o czym powiemy trochę więcej na tej prezentacji na żywo. Właśnie z pakietu MathTools używamy tych komend z nawiasami i pomiędzy nimi możemy pisać komendy związane właśnie ze środowiskiem matematycznym. Słucham cię. Ta linia odstępu tutaj od nowego paragrafu, to możecie zastąpić nią na przykład dwoma backslashami, czy to jest to samo? Nie, nie można zastąpić dwoma backslashami, bo dwa backslashy to technicznie robią to samo co new line, nie? Więc to będzie dalej ten sam paragraf. Aczkolwiek nie wiem, czy to się da zrobić inline'owo, wiesz? Być może się da, ale nie miałem potrzeby, żeby w ten sposób jakoś tak to robić. A nie, jest chyba komenda par, która robi nowy paragraf. Także można z tego skorzystać, ale ja osobiście nie miałem takiej potrzeby, ponieważ jak rozdzielam strukturalnie ten tekst, no to jest po prostu trochę bardziej czytelne. No dobrze, to już widzieliśmy, taki jest wynik tego kodu i chciałbym teraz pokazać, co potrafi wsparcie wzorów w LaTeX-u. No. Okej. Okay. Już? Generalnie rzecz biorąc, w LaTeX-u możemy robić dosyć skomplikowane wzory. Mniej lub bardziej to, co można zrobić na przykład w Microsoft Equation, ale trochę bardziej wygodnie, moim zdaniem. No, tutaj są pokazane akurat różne rzeczy, różne symbole, całeczki potrójne, symbol Newtona, równanie Maxwella,
Można zrobić ułamek łańcuchowy, jak komuś się podoba. Możemy przedstawić w bardzo łatwy sposób równania w jednej linii, wyrównane do znaku równości. Można zrobić bardzo dużo. To zresztą, czym generalnie tym środowiskiem matematycznym trochę się zaraz pobawimy. No i to by było na tyle. Chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś pytania co do tej prezentacji. Kolejność dodawania pakietów ma znaczenie? Nie, z reguły nie. Czasami mogą się pojawić konflikty między jakimiś pakietami, ale to jest teraz rzadki przypadek w sumie. Dobra. Dobra, to zacznijmy od czegoś prostego. Zrobimy sobie krótki artykuł. Od razu zaimportuję pakiet dotyczący matematyki. Tak. W nawiasach kwadratowych są argumenty opcjonalne. Czy w gruncie rzeczy to jest nam nawet na razie niepotrzebne, żeby zrobić sobie mały Hello World. No ale ten, ale no to by było na tyle. Od razu pozwolę sobie ustawić format A4 do klasy dokumentu. Dużo środowisk robi to automatycznie, ale niektóre nie, ponieważ no, w Stanach jest troszkę inny format kartki letter. Różnica jest subtelna w marginesach, ale to jest dosyć ważne przy wydruku. Co? No właśnie. Bez myślnika, właśnie. Także to powinno teraz śmignąć. O. Także nie ma problemu. Możemy sobie wygenerować stronę tytułową, wspomnianym już wcześniej make title. Mamy tutaj właśnie tytuł, autora bądź autorów, datę. Jeśli nie chcemy daty, ponieważ nie jest nam to potrzebne, możemy zamiast jakiegoś argumentu daty dać pusty argument i wtedy ta data nie pojawi się w ogóle w dokumencie. Ale powiedzmy, że chcemy datę przedwczorajszą na przykład. No dobrze. Teraz zaczniemy może od takich bardziej podstawowych komend dotyczących struktury tekstu, czyli sekcje, podsekcje, rozdziały, tak dalej. Rozdziałów akurat w klasie dokumentu article nie ma. Pojawiają się na przykład w report dla dłuższych form, no bo w
pracach, krótkich pracach naukowych z reguły nie ma rozdziałów i nie ma wsparcia dla tych rozdziałów, ale tym zajmiemy się za chwilę. Stwórzmy sobie prostą sekcję. Musimy podać jakąś nazwę, argument tej sekcji tekstem, na przykład wstęp. I LaTeX od razu nam zrobi nagłówek tej sekcji. Możemy robić podsekcję. Na dodatek pod podsekcję. I wszystko będzie ładnie ponumerowane i będą stworzone do tych sekcji nagłówki. No akurat ta podsekcja jest do podsekcji 2, więc ma oznaczenie 1, 2, 1, czyli sekcja pierwsza, podsekcja druga i to jest pierwsza podsekcja. Możemy sobie wygenerować bardzo łatwo spis treści, jeśli mamy taką strukturę tekstu. Poprzez komendę table of contents. Musimy dwa razy złożyć tekst, bo za pierwszym razem LaTeX nie ogarnia referencji do spisu treści. No i ten. Mamy prosty spis treści, gdzie są wyszczególnione każde sekcje, podsekcje, numery stron. Dodatkowo, jeśli sobie dodamy na przykład taki pakiet jak Hyperref, automatycznie zrobi nam hiperlinki do PDF-a i możemy generalnie klikając na te hiperlinki przenosić się do poszczególnych sekcji w tekście. Jakbyś sprawdził jedną rzecz, ponieważ tutaj na YouTube napiszą, że TextWorks nie obsługuje małej literki S. Si? Tak. Si? Działa. Jest. Oszukanie. Ponieważ jest to, ona wysyła sygnał z prawego alt-tex, wysyła sygnał Ctrl-Alt i niektóre edytory po prostu używają Ctrl-S bez sprawdzania, czy alt jest wciśnięty. No tak, to może być bezpośrednio problem Windowsa. Także ja już nic na to nie poradzę. U mnie działa, nie wiem dlaczego tak jest. Trzeba to zdebugować na własną rękę. W takim razie. No to generalnie UTF-8 powinno działać wszystko, od cyrylicy do japońskich kanjów. Słucham? Do emoji. Tak, do emoji. Nie? Do różnych znaków typu figur szachowych. Nie? Można. Czemu nie? Także trzeba to sprawdzić na własną rękę, jeśli coś się dzieje z edytorem i coś nie działa niestety. No dobrze. Możemy wymusić tworzenie nowej strony poprzez komendę clear page. Na przykład chcemy na przykład tytuł na osobnej stronie, spis treści na osobnej stronie i na przykład z każdą sekcję też. No to możemy to zrobić bardzo łatwo. Możemy zrobić to bardzo łatwo. Wywołując clear page po make title, tutaj strona tytułowa jest na osobnej stronie, no i reszta znajduje się na
drugiej. No to samo możemy zrobić na przykład z pisem treści. Czemu się stosuje new page? Dlaczego? New page? Szczerze nie wiem, chce się robić to samo. No to trzeba by było zajrzeć do dokumentacji, nie? Albo do jakichś innych źródeł. Ja używam ClearPage, ale czym się dokładnie różni ClearPage od NewPage, nie wiem. Nie? To są pewnie różnice podobne do podwójnego backslasha i slash newline. Nie? To jest praktycznie to samo. Dobrze. Dodajmy do tego coś więcej. Zróbmy sobie na przykład prostą tabelkę. Albo nie, zacznijmy najpierw od matematyki. Bo to jest troszkę bardziej ważniejsze. Powiedzmy, że chcemy sobie wstawić do podsekcji 1 wielkie twierdzenie Fermata. Korzystając z tego pakietu MathTools, kod ze środowiska matematycznego powinniśmy wstawić w te komendy nawiasowe i w środku możemy sobie pisać już wzór. Górne indeksy w LaTeX-u są robione daszkami, a dolne indeksy podkreśleniami. Jednocześnie możemy mieć górny indeks oraz dolny indeks. Można mieć górny indeks dolnego indeksu, ale to chyba już jest limit. A przynajmniej tekst nie chciał mi się złożyć, jak chciałem robić więcej bardziej skomplikowane rzeczy typu dolny tekst górnego indeksu, dolnego indeksu, górnego indeksu. Próbowałem, a to niestety nie wyszło. Po tym znaku górnego indeksu bądź dolnego indeksu trzeba to, co się znajduje w tym indeksie, ująć w nawiasy klamrowe. A, nie te slashy. O, mamy do kwadratu. Możemy teraz sobie zrobić na przykład dolny indeks i. Mamy jednocześnie górny indeks i dolny indeks. Możemy sobie zrobić górny indeks górnego indeksu, czemu nie? I to generalnie jest dosyć łatwe i szybkie. Jednocześnie ta typografia jest dobrej jakości. Także polecam. Dobra, ale wróćmy do tego wielkiego twierdzenia Fermata. Jak to tam było w tej prezentacji. No. Plus. Te podstawowe symbole typu plus, minus, znak równości, większe, mniejsze, które znajdują się generalnie na klawiaturze, można wpisywać od razu. Natomiast niektóre standardowe znaki, jak na przykład nierówność, są specjalnymi symbolami. Lista tych symboli można znaleźć w dokumentacji albo w internecie bardzo łatwo. Zresztą może to demonstruję. No jest ich całe mnóstwo.
Każda literka grecka można lecieć po jej nazwie. Także tutaj jest to dosyć intuicyjne. Różne znaki, teoria zbiorów, strzałki, sumy, całki, wszystko praktycznie można tutaj znaleźć. Wszystko, co jest związane w jakikolwiek sposób z matematyką. Klamry. Nie równa się C do N. Jeśli chcemy taki zwykły tekst w środku wyrażenia matematycznego, musimy użyć komendy tekst. I w środku napisać, co chcemy uzyskać. Ponieważ jeśli tego nie zrobimy, to ten tekst się nam po prostu zleje, ponieważ LaTeX stwierdzi, że ten tekst to są symbole matematyczne i będzie próbował skleić je razem ze sobą. Tak? Nie trzeba tego robić. No, chcę, żeby uznał to za symbol matematyczny. Inne. No właśnie, jak to było? A, nawiasem mówiąc, moja prezentacja też była robiona w LaTeXu. Za pomocą pakietu Beamer, który jest używany do prezentacji. Oczywiście z w miarę nowym stylem graficznym, który pociągnąłem z internetu, ale można łatwym kosztem robić własne prezentacje, w miarę schludne i czytelne, nie używając PowerPointa. Nawiasem mówiąc, jest polibudziany styl do Beamera, do prezentacji Beamerowych, który jest identyczny do tego PowerPointowego. No, to dla prowadzących, którzy wymagają, że prezentacja musi być koniecznie w takim stylu, wymagają w koniecznie takim stylu, jak jest w tym PowerPointowym szablonie. To zresztą na koniec wam pokażę. A w tym stylu właśnie, co pan mówi o prezentacji, to da się wystawić tło do tej prezentacji? Tak, da się. Da się, da się. Dokładnie teraz nie pamiętam, jaką komendą, czy czasem nie trzeba było użyć dodatkowego pakietu, ale to jest możliwe. MathBB generalnie tworzy nam te takie specjalne litery, na przykład N do zbioru liczb naturalnych. Undefined control sequence. To jest kiepściwe. No bo to będzie działa. Tylko był jakiś pakiet. Nie.
Ja zaczekam na razie dane N. No, mamy sobie co? Bo jeśli było to traktowane jako tekst, to też powinno być ukośnik tekstu w środku nawiasa bądź schaty. Nie, to jest po prostu symbol, tak samo jak tutaj nierówność albo zawarcie w zbiorze. Dlaczego nie ten? Ale nie wiem, czemu mi znak większości generalnie. Nie wiem. Nie wiem, dlaczego w tej prezentacji jest. Generalnie nie wiedzieć, czego się to sypie. Co się stanie, jak użyję Zilatech? No z jakiegoś powodu tutaj znak równy się. Coś się posypało. Nie wiem dlaczego, czy to jest problem tych Worksa, czy nie. Ale w każdym razie mamy tutaj kompletny wzór. Tylko jeszcze widać, że między CDN a DLA jest. Nie ma przerwy. I skorzystamy. Musimy tutaj zrobić. Przerwę. Jeśli chodzi o to, to znak większości, no. Komenda tekst do tekst greater. Nie wiadomo. Nie, w tym momencie czytam dlaczego, ale jeszcze ci jestem, nie jestem w stanie powiedzieć. Slash greater? Ale slash text less i slash text greater. Nie powinno być w argumencie tekstu tylko słowo dla? A, przepraszam. Fonten coding. Stary fonten coding dla LaTeXa z czasów Amigi jeszcze. I generalnie jeśli wrzucisz use package opcjonalny argument T1, mandatory argument font M, to fontenka zadziała. Fontenka? No. W sensie. W zeszłości już nawet nie pamiętasz, bo generalnie masz to T1 wpisane pewnie gdzieś tam. A, no. Mówisz, że jak to? To jest pakiet? Czy? Aha, dodatkowy do TF8? Nie, nie. To będzie do font M pakiet. Aha, T1? T1, zapki opcjonalne, pakiet font M. To są stare zeszłości, mówię jeszcze z czasów, kiedy było tylko 128 dot point, count point. Chyba, że nie masz T1 pakieta, znaczy font M. No to zaraz zobaczymy.
Nie wiem, czy ja to znajdę teraz, prawdopodobnie nie. Wierzę na słowo. No, u was powinno to zadziałać. Nie wiem, dlaczego u mnie to się posypało akurat. A w każdym razie... Użyję jeszcze pakieta L-Modern. Jak? L-Modern. L-Modern? Nie, nie pomogło. Nadal musisz to jeden mieć. On nie może załadować tego to jeden, więc jest no bez sensu. Jest takie, że model powinno, powinno zadziałać razem w połączeniu z tego. Dobra. Dobra, wszystko jedno. Jak ludziom działa, to nie ma problemu. No mamy sobie to wielkie twierdzenie Fermata. Akurat właśnie jeśli użymy tych komend nawiasowych, będziemy mieli ten wzór inline'owo. Jeśli użyjemy nawiasów kwadratowych, będzie on miał swoją osobną przestrzeń. Możemy użyć też środowiska equation, który też wydzieli miejsce na ten wzór, ale będzie też ponumerowany i będzie można się do niego odwołać. Co? Tak. To sobie użyjemy. Sorry, tutaj już nie trzeba używać tych znaczników. Także już bez tych nawiasów w tym środowisku equation ten wzór będzie na środku i będzie odpowiednio ponumerowany. Jeśli damy kolejny wzór, no to będzie miał odpowiednio kolejną liczbę. Za pomocą komendy label możemy oznaczyć za pomocą jakiegoś krótkiego identyfikatora ten dany wzór. I możemy na przykład odwołać się do niego w jakimś tekście, na przykład powyższe. A nie to wielkie twierdzenie Fermata. Powyższe równanie, na przykład, no, powiedzmy, że to drugie. Akurat oznaczyliśmy je labelem Fermat. Jeśli użyjemy komendy ref Fermat, powinno na to zwrócić numer tego wzoru konkretnego. O, powyższe równanie 2 to jest wielkie twierdzenie Fermata. No, oczywiście hyperref automatycznie robi nam hyperlinka do tego konkretnego wzoru, więc możemy się od razu do niego przenieść, klikając na ten hyperlink. No i oczywiście, jeśli pozycja
tego wzoru się zmieni w tekście, w strukturze tekstu. Na przykład stwierdzimy, że ten wzór powinien być na początku albo na końcu i on zmieni oznaczenie, to w tym tekście to znaczenie także się zmieni na poprawne. Na przykład jeśli stwierdzimy, że ten wzór powinien być wcześniej, to referencja, ten wzór z referencją jest teraz pierwszy i label, to równanie jest oznaczone jako pierwsze i ta referencja w tekście też się zmieni na jedynkę. Zróbmy sobie może trochę bardziej zaawansowaną matematykę teraz. I strzelę na sobie jakąś całeczkę. Generalnie znak całki jest, to nazwa tego symbolu to TY od infinity i możemy używać na nim indeksów górnych i dolnych w ten sam sposób jak dla zwykłych symboli, na przykład od 0 do... sorry. Całka będzie int jak integral, a myślałem o infinity, bo będzie do... No to jest znak nieskończoności, ponieważ będzie całka od 0 do nieskończoności. Powiedzmy na przykład x do kwadratu i dx. O, wyszło nam coś takiego. Także pisząc ten kod, jeśli już po prostu poznamy te symbole, jest to w miarę szybkie i możemy, jeśli potrzebujemy na przykład podobnych wzorów kilkakrotnie, możemy je skopiować i poczynić odpowiednie zmiany dosłownie w jednym miejscu w kodzie, zamiast wyklikiwać wszystko w softie typu Microsoft Equation. No i generalnie to po prostu jest ładne. Zróbmy sobie na przykład teraz dosyć też ważną rzecz, mianowicie małą tabelkę, która jest dosyć popularnym przydatnym elementem. Użyjemy pakietu do tego tabular.x. Albo po prostu tabular. Tabelę realizujemy właśnie w środowisku tabular. Także stwórzmy sobie takie. Nie ma tu bizarra, nie szkodzi. No to przyniesiemy wyżej. I do kolejnego paragrafu.
Na razie niech będzie bez linii. Mamy taką tabelkę stworzoną za pomocą pakietu Tabular, gdzie w kolejnych rzędach mamy kolejne liczby naturalne od 1 do 9. I wytłumaczę wam, co tutaj się dzieje generalnie. Tabular przyjmuje jako argument powiedzmy umiejscowienie danych w kolumnie. C to akurat jest na środku. Na przykład jeśli dalibyśmy L, to ten tekst byłby do lewej strony, R do prawej, zapewne top albo bottom byłoby do góry albo na dole komórki. I możemy oznaczać, czy chcemy między tymi kolumnami jakieś linie, bądź nie. Jeśli są to same spacje, to możemy po prostu stworzy nam tabelę bez żadnego przedzielenia, a możemy sobie stworzyć takie linie. To samo też po lewej i po prawej stronie od tabeli. Podwójny pipe to będzie podwójna linia, akurat w tym przypadku. A linie poziome tworzymy za pomocą komendy hline. Na przykład chcemy mieć linię między każdym rzędem. Ampersandy w środowisku Tabular to są separatory między kolumnami, a podwójny backslash oznacza koniec rzędu. Także jakbyśmy zostawili to w ten sposób, to no, 2 i 3 znajdzie się w drugiej komórce, natomiast no, w tej trzeciej nie znajdzie się nic. To jest bardzo prosty przykład akurat, ale pokażę wam na przykład, jak to wygląda w przykładowym sprawozdaniu. Możemy tworzyć właśnie tego typu tabele. Możemy je tak samo jak na przykład obrazki albo inne elementy. Możemy dopisywać do nich oznaczenia. I te oznaczenia, dzięki tym oznaczeniom też te elementy są numerowane i można się do nich odwoływać. To generalnie możemy uzyskać za pomocą środowiska Figure. Do wszelkich, stosuje się go do wszelkich ilustracji, tabel, wszystkich elementów, które chcemy napisać bądź ponumerować. Figure potrzebuje argumentu opcjonalnego, gdzie ten rysunek bądź ta ilustracja powinna się znaleźć. H oznacza w tym momencie tam mniej więcej, gdzie został wpisany w kodzie, ale możemy na przykład dać takie parametry jak top, jedna litera T, B jak bottom, jeśli chcemy, żeby ta tabela znalazła się u góry bądź na dole.
strony. W ten sposób znajduje się na samym dole. Albo możemy dać parametr p, wtedy znajdzie się na osobnej stronie, stronie przeznaczonej dla ilustracji. Możemy dawać podpisy do ilustracji za pomocą komendy caption, która za argument przyjmuje opis tego obrazka. I mamy właśnie tą tabelę oznaczoną jako rysunek 1 z tym opisem prosta tabela. Możemy stworzyć sobie listę rysunków, ilustracji, jeśli ktoś potrzebuje to kiedykolwiek w sprawozdaniu, albo za pomocą Table of Figures. Myślę, że tak. To jest możliwe. Nie pamiętam dokładnie, jak to robiłem, ale to jest możliwe, żeby poszczególne typy liczyło osobno. No dobrze, to jeszcze może powiem chwilę o bibliografii, bo widzę, że zostało nam niewiele czasu. Co jest dosyć ważną, w sumie wymaganą rzeczą w pracach naukowych bądź dyplomowych. Z reguły bibliografię w techu opisuje się w osobnym pliku BibTech, gdzie jednoznacznie wpisuje się takie pole jak autor, tytuł, ISBN, itd., itd. To pozwala na przykład sortowanie tej bibliografii alfabetycznie i różne inne rzeczy. A to jest dosyć, to jest w miarę, nie mam na to czasu, żeby miał pisać taki plik, ale jest taki pakiet, który trochę upraszcza sprawę. Środowisko, które się nazywa The Bibliography. Gdzie za pomocą komendy bibitem możemy określić kolejne wpisy do bibliografii, na przykład z figura. Tekst możemy wytłuszczać inline'owo za pomocą tekst BF albo podkreślać go za pomocą komendy env, jak emphasis. Chcemy podkreślić tytuł, więc korzystamy z env, na przykład z podstawy awiacji transatlantyckiej. rok, Warszawa, na przykład.
Do bibliografii chyba trzeba dodać jakiś. Trzeba dodać jakiś pakiet, o ile dobrze pamiętam. Latechem cały czas. Dobra. Może nie podałeś tego parametru. A nie, już wiem co ten właśnie. Parametrem będzie tutaj odniesienie, krótki identyfikator. A. Nie, to jest nieobowiązkowy. Także nic nie. No generalnie jak tutaj generalnie to jest obowiązkowy parametr. Aha, to jest obowiązkowy, dobra. To jest chyba przewidywana liczba wpisów w bibliografii. Mamy właśnie literaturę. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura, Podstawy awiacji transatlantyckiej. Rok 1930, Warszawa, miasto wydania. I generalnie możemy cytować, dodawać cytowania w tekście za pomocą. Za pomocą komendy cite, gdzie wpisujemy identyfikator tego wpisu z bibliografii, w tym przypadku Z2I. I otrzymamy cytowanie. No akurat tutaj Hyperref od razu zrobi jeszcze dodatkowo hyperlink do tej literatury. No właśnie, bo jeszcze wam nie powiedziałem o tym, jak wytłuszczać i zgrubiać tekst. To jest dosyć ważne. Tutaj użyliśmy ENV, który robi kursywę z wybranego kawałka tekstu. A możemy też pogrubić za pomocą tekst PF, wytłuścić. I widzimy, że nazwiska są czcionko wytłuszczone. Troszkę się nam czas kończy, więc chciałbym zakończyć tutaj tą prezentację. Może macie jeszcze jakieś pytania? Jeszcze mam pytanie do bibliografii. Kolejny wpis, myśmy zaczęli od tego BIP-item. Tak, BIP-item. Tak, BIP-item i w nawiasach klamerowych jako argument wymagany ten identyfikator tego wpisu bibliograficznego. Może coś chcielibyście się jeszcze dowiedzieć? Coś może pominąłem, to jest całkiem możliwe. Z takich ciekawszych rzeczy. No nie wiem, może ktoś ma jeszcze pytania? Ile trzeba się uczyć, proponować zmiary poprawnie? Niedługo. Są bardzo fajne tutoriale w internecie i jest bardzo prężnie działający techowy Stack Exchange, więc zawsze można poczytać rozwiązania, jak problemy rozwiązywali inni ludzie, albo po prostu nauczyć się z tych tutoriali. Na Wikibooks jest nawet bardzo dobre wprowadzenie do LaTeX'a. Stack Exchange based. Tak, tak. A właśnie, używa się do tego pakietu listings.
i w środowisku, które się nazywa, a to mogę w sumie w prezentacji nawet pokazać, jak to zrobiłem, tej dzisiejszej. Używam pakietu listings. I w środowisku LST listing, gdzie możemy dodatkowo dać parametr języka, no to czy tu Tech, czy C++, czy Python, dla kolorowania składni. I w tym środowisku po prostu wklejamy kod i on będzie już sformatowany i przygotowany właśnie czcionką o równych odległościach. Monospacem. W sumie mogę to szybciutko zaprezentować. Mamy czas? No. Dobra. Dodaliśmy listings. LST. Begin LST listing. To jest to środowisko. Jako opcjonalny argument możemy dać język, na przykład Python. Już kończymy. Dostaniemy właśnie ten kod na zaznaczony mi tutaj akurat słowami kluczowymi. Możemy też w prosty sposób zmienić styl. Możemy dać kolory do różnych elementów składni za pomocą komendy lst set, gdzie właśnie określamy takie argumenty jak styl tekstu, tiny to jest akurat tekst mały, tutaj no, są opcje czcionki, możemy zmieniać style na przykład słów kluczowych, komentarzy, kolory, czcionkę, różne dziwne rzeczy. Dodawanie obrazu? O, właśnie. To się dzieje za pomocą pakietu, ja akurat używam GraphicX. To na początek. I mając plik graficzny w tym samym folderze, co plik techowy. Możemy skorzystać z komendy include graphics, gdzie parametrem jest nazwa obrazka. I ten obrazek powinien być dodany od razu. Powiedzmy, nie wiem. Weźmy skopiujmy sobie do miejsca, gdzie się znajduje plik techowy. Dowolny format można wrzucić? Tak. JPG, PNG, jakieś bitmapy. Znaczy od razu nie obsługuje grafiki wektorowej typu SVG. No tego trzeba jeszcze użyć dodatkowego pakietu, ale problemu nie ma w tym względzie. No, ten obrazek będzie od razu za duży, ale możemy parametrem opcjonalnym width, czyli szerokość, ograniczyć jego długość, jego rozmiar na przykład
za pomocą stałej text width, czyli szerokości tekstu. Ten obrazek będzie pomniejszony do szerokości tego tekstu, więc będzie czytelny. Możemy też stworzyć z tego obrazka, możemy opisać go jako ilustrację. Już. A możemy go oznaczyć jako obrazek na przykład. Dobra, musimy kończyć. Jak jeszcze będziecie mieli jakieś pytania, to zapraszam tutaj do mnie i możemy sobie pogadać chwilę jeszcze na ten temat. Dzięki bardzo za przybycie. Tak. Spoko.